Z raportu sieci handlowej Oczami Polaków, przygotowanego przez zespół Pro Content Communication, wynika, że Polacy nie są pewni co do tego, czy markety są faktycznie uczciwe wobec nich. A 40% ankietowanych odpowiedziało, że naprawdę nie wie, czy polityka sklepów jest wobec nich uczciwa. Prawie co trzeci zapytany wskazuje, że zachowanie supermarketów wobec klientów jest ich zdaniem nieetyczne. Jednakże Polacy są lojalnymi klientami, ponieważ 78% pytanych stwierdziło w tym samym badaniu, że nie zmienia sklepu, w którym regularnie dokonuje zakupów. Jeżeli chodzi o wybór marketów, aż 49% wskazuje, że kieruje się atrakcyjną ofertą cenową przygotowaną przez sieć handlową. Oznacza to, że najczęściej robimy zakupy w dyskountach, a 45% wskazało taką odpowiedź. Klienci już kolejny raz z rzędu wskazali, że marketem, który ich zdaniem cieszy się największym zaufaniem, jest Biedronka. Wskazało taką odpowiedź 65% ankietowanych. Kolejni na liście są Lidl oraz Kaufland, jednakże różnica między wskazaniami jest ogromna.